Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmę się przeglądem Husqvarny 450. Chociaż już kilka 450 na kanale było. Natomiast dzisiaj będzie o tyle ciekawszy materiał, że sprawdzę tą pilarkę pod kątem wykonanych prac, jakie rzekomo serwis Husqvarny wykonał. Z tego względu, że klient tą pilarkę odebrał z serwisu, gdzie mieli ją przeglądnąć, naprawić. Pilarka już po odebraniu miała problemy z poprawną pracą. Tak jak to klient opisał w protokole. Brak mocy przy cięciu, nierówne obroty, trudne odpalanie. Po naprawie w serwisie Husqvarny i podejrzenie, że jest ugięty wał. Klient dołączył paragon za tą naprawę i tu jest cena naprawy 638 zł. Naprawa objęła wymianę kompletnego sprzęgła, bęben sprzęgła, świeca, filtr paliwa, wiązka przewodów, taśma hamulca, uszczelniacz wału, dwie sztuki, łożysko, dwie sztuki i naprawa pilarki, 2 godziny. Tutaj już nie będę zdradzał ceny tego roboczogodziny, natomiast cała ta naprawa kosztowała 638 zł. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, co mogło pójść nie tak. Jak ktoś ją diagnozował, co sprawdził, a może coś pominął, a może wymienił rzeczy, które mu się wydawały, że trzeba wymienić, a może po prostu to nie ma prawa chodzić poprawnie. Chodzi mi tu generalnie o konstrukcję misy korbowej i karteru, bo tu też jest ona plastikowa. W tym przypadku, kiedy wymienimy sobie nowe uszczelniacze, łożyska, nawet cylinder z tłokiem, nie zawsze uda się pilarką normalnie pracować. Z tego względu, że może pojawić się jakaś nieszczelność pod uszczelniaczem od strony misy korbowej i podobnie jak w większości przypadków Husqvarna 350, 345, czy właśnie 440, 450, podobnie to wszystko wygląda. Podobne awarie te modele nękają. Czy ktoś o tym wiedział? Zdawał sobie sprawę? Robił tutaj próbę szczelności? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, co zostało wymienione i wiemy, jakie jest jeszcze podejrzenie. Ugięty wał. No więc teraz albo to jest tłumaczenie kogoś w serwisie, ponoć jeszcze chyba gaśnik był wymieniony nawet. Takie było tutaj tłumaczenie serwisu, że to się wszystko musi po prostu ułożyć i piła moc odzyska. Natomiast nie odzyskała. Spróbuję odpalić tą pilarkę. No dobrze, nie będę jej tutaj dłużej męczył, bo mi się tu cała rozkręca.
Natomiast tutaj już słychać, że te obroty biegu jałowego są wyższe, są podwyższone. Pilarka wpada w pewne wibracje. Świeca zapłonowa. Może to nie jest jeszcze biały nalot. Ona jest taka lekko szara ta świeca. Nie jest to też czarny, nie jest to taki nalot brązowo-szary. Tutaj po brzegach tej elektrody masowej już taki właśnie białawy nalot, który by świadczył o ubogiej mieszance. Czyli gdzieś poza filtrem powietrza, poza gaźnikiem dostaje nam się powietrze do silnika. Teraz trzeba szukać, gdzie to jest. Czy to jest, powiedzmy, jakiś łącznik, połączenie gaźnika z cylindrem, czy to jest jakiś przewód impulsowy, czy to jest, nie wiem, uszczelka pod cylindrem, uszczelniacze, czy coś innego. W tym przypadku te modele pilarki, te Husqvarny, mają takie klapy. To są takie zaślepki kanałów puczących. To jest przykręcane do cylindra, takie dekielki. I tu też lubią powstawać nieszczelności, czy lubią, mogą powstawać nieszczelności. I teraz właśnie przez to, że to powietrze nam się dostaje, rozrzedza nam naszą mieszankę paliwowo-powietrzną i powoduje wzrost obrotów, wyższą pracę na wolnych obrotach, brak mocy, nawet i dotarcie silnika przez to, że w tej ubogiej mieszance przy wzroście temperatury mamy pogorszenie smarowania, bo mamy mniej mieszanki paliwowo-olejowej, którą silnik jest smarowany i też chłodzony. No więc taki efekt domina. Po kolei zaczyna się wszystko rozsypywać. Zaczyna się od nierównej pracy, pogorszenia parametrów pracy, od zabarwienia świecy na biało. Potem dochodzą właśnie jakieś problemy z uruchomieniem, aż do momentu, aż silnik zostanie przegrzany na tyle, że nam się zatrze się na przykład łożysko. No tutaj łożysko zostaje wymienione, uszczelniacze też, natomiast cylinder z tłokiem został stary i on po takich kilkunastu przegrzaniach, czasami wystarczy je raz dobrze przegrzać i może się zatrzeć. Także to już tylko tak celem przypomnienia, co to się może stać, bo temat lewego powietrza już był na kanale omawiany nieraz. Nawet ostatnio w przypadku Husqvarny 350. Biorąc pod uwagę, że łożyska, inne elementy zostały wymienione, no i niby ten silnik był rozkręcany, nie da się tego inaczej wymienić w tych modelach, jak rozkręcając tą pilarkę na części pierwsze. Coś tu zostało wyczyszczone, pilarka jest w sumie czysta, jest ładnie poskręcana. Tutaj pod tym względem żadnych zastrzeżeń nie mam. Natomiast ja od razu sprawdziłem sobie luz na wale. I ten luz na wale sprawdza się banalnie prosto. Nie trzeba tu żadnych urządzeń, oprócz dwóch rąk. Trzymając tylko, nie za uchwyt tutaj, ale trzymając w ten sposób tutaj za cylinder, tak? O, w ten sposób. Mocno, dociskając gdzieś do stołu, ta się nam będzie troszeczkę gibać ta piła, ale to nic. Przytrzymujemy mocno na stole taką pilarkę i kołyszemy. Kołyszemy wałem. Ruszamy góra, dół w ten sposób. Musimy tak próbować. I zwróćcie uwagę, że w tym momencie ja cylinder trzymam w miarę, staram się trzymać w jednym miejscu, a poruszać tylko samym wałem. Tutaj bardziej będzie to widać napęd pompki i krawędź tej osłony pompki oleju, jak tutaj pracuje wał. To wszystko nam lata. O, słyszycie to? Jak tak się naprawdę mocniej tym porusza.
Jaki to ma luz? Nie będę już się bardziej znęcał nad tym wałem. No, nawet na oryginalnej paście silnik poskładany. No to ładnie. Ładnie. Tu pod tym względem serii zatroszczył się o każdy detal, że tak powiem, bo pasta jest oryginalna do uszczelniająca. Tak, mamy tutaj też wyciek spod cylindra, czyli jest ta nieszczelność, a jeszcze chwileczkę, może spróbujemy dokręcić sobie śruby cylindra. Co wy na to? Ja myślę, że jesteście jak najbardziej za, żeby taki eksperyment zrobić. Może coś po prostu się poluzowało, a nie jest tylko wina misy korbowej, która nam tutaj fruwa. Kurde, serwisant kulturysta, siłacz, nakręcony fest. Nie. Tutaj, że tak powiem, nie mam mowy, żeby to się nam poluzowało przez niedokręcenie. No, jeszcze tu sprawdzimy tą śrubę. O kurczę, nie. Tu jest to dokręcone naprawdę porządnie. Nie jest to wina jakby tego samego wału. Nie sądzę, żeby on był tutaj ukrzywiony. Myślę, że wybity jest karter, wybita jest misa korbowa w tym karterze plastikowym, tak jak wspominałem na początku. To jest generalnie główny winowajca tej sytuacji. Dlatego pilarki nie można wyregulować, dlatego nie może ona poprawnie pracować. Wpada wibracja, to co widzieliście, ona skacze, dlatego że ten wał poskakuje. Ta praca tego wału, tego silnika będzie potęgować jeszcze większe wybicie misy korbowej, tych gniazd łożysk i pogorszenie jeszcze bardziej pracy tego silnika, który i tak już jest kiepskie. Tą pilarką ciąć się nie da, bo przy takiej awarii będziemy mieli spore spadki mocy, będzie dosyć duży problem, żeby z tą pilarką pracować. Jakby tu wyglądała naprawa takiej pilarki, to no, bezwzględna wymiana karteru z misą korbową, to jest raz. Ocena stanu wału korbowego, tak jak to powinno być, czyli czy nie jest gdzieś ugięty, czy nie jest wybity w miejscu łożysk. Prawdopodobnie ponowna wymiana łożysk i uszczelniaczy z tego względu, że same łożyska pewnie jeszcze by się nadały bez problemu, natomiast uszczelniacz, jeśli już pilarka tak pracowała, z takim wałem, z takim luzem, uszczelniacz będzie rozbity. Już nie będzie nam trzymał tak tej szczelności. Przy okazji demontażu takiej pilarki będzie konieczna też diagnostyka poszczególnych elementów, tak jak wspominałem, klapy cylindra. Sam gaźnik jeszcze raz do przejrzenia, do regulacji, do wyczyszczenia te elementy jeszcze raz do umycia, do poskręcania. I wtedy dopiero zaczęłoby to pracować poprawnie. Także tutaj temat jest ciekawy. No sprawdzimy sobie, jaką ma kompresję ta pilarka jeszcze. Nie? Zaraz sobie wkręcę szarpak, sprawdzę tutaj kompresję, natomiast co jeszcze? Tutaj widać, co zauważyłem, to jest to, że rdzeń cewki ociera nam o koło magnesowe. To też jest niepożądane zjawisko, bo będzie nam to zakłócało iskrę. Silnik będzie trudniej odpalić, będzie nierówno pracował. Przy tego niszczymy sobie i koło magnesowe, i rdzeń cewki. Przerwa między tym rdzeniem a magnesem cewki, czyli tym elementem tutaj, powinna wynieść około 0,25 mm do 0,20. Natomiast nie może ocierać nam o koło magnesowe. W tym przypadku przerwa wynosi, znaczy nie wynosi, listek 0,25 nie wciśniemy. Spróbujemy inny. Spróbujemy sobie wcisnąć tutaj 0,
No dajmy na to 0,5, może się nam uda wcisnąć. 0,5, 0,05. Bardzo na ciasno. 0,05 mm wchodzi na styk. Po magnesie widać w tym miejscu, że jest przetarty, a po rdzeniu cewki widać, że jest przeszlifowany. Także nawet jeśli ten luz jest tak minimalny, żeby tylko to się prześliznęło, to nikt go nie regulował. Kolejna sprawa. Jeśli mamy taki luz na tym wale, to to koło będzie nam uderzać o rdzeń cewki i też to będzie tutaj ten rdzeń cewki rozbijany i będzie miało to wpływ też na poprawną pracę silnika. Dlatego tutaj tak ważne jest to, żeby ten wał był osadzony sztywno, żeby nie był ani ugięty, nie miał żadnych luzów, czy to w karterze, czy to w łożysku w misie korbowej, czy wału w łożysku. To z takich kolejnych rzeczy, które zauważyłem. Skręcimy to sobie. No dobrze. Sprawdzimy sobie teraz tą kompresję. Zobaczymy, jak to wygląda. Pięć. Pięć. No, takie 5,5 bidne. 5,5. Nie wygląda to za dobrze. Z kilku powodów. Po pierwsze, to no, tutaj by pasowało grubszy remont zrobić i na pewno drogi remont, bo już sam karter będzie troszkę kosztował. Ten wał może być podejrzany, faktycznie coś z nim może być i niewykluczone, że trzeba będzie go wymienić. Kolejne kilkaset złotych. No i przy takiej kompresji to nie wiem, czy wymiana samych pierścieni czy pierścienia coś nam da. W ten sposób inwestycja w tą pilarkę, wał, karter, cylinder, tłok to jest koszt rzędu nowej pilarki. Najbardziej przykre jeszcze w tym wszystkim jest to, że tą pilarkę w ręku miał autoryzowany serwis. Nie mam co tutaj kontynuować dłużej tego tematu przeglądu z racji tego, że tutaj już jest wszystko jasne. Ja muszę wpierw przedstawić tą sytuację klientowi i zobaczyć, co powie. Jeśli faktycznie będzie zdecydowany robić tak gruby remont tej pilarki, to na pewno materiał z tej naprawy będzie. W chwilę obecną dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.